Dzień dobry moi drodzy, witajcie w drugim odcinku w Steel Division 2. Widziałem, że ta seria wam się spodobała, cieszę się, bo zagościł w ten sposób długo na moim kanale. Na razie będą starcia dywizja kontra dywizja, bo to są zarazem najszybsze mecze i tych dywizji jest mnóstwo. Jest ich tutaj bardzo dużo, jeśli chcecie jakieś konkretne dywizje zobaczyć w akcji, dajcie znać. Na razie tyle ich mam, brakuje mi z 8 dywizji, coś koło tego, więc mamy tutaj naprawdę dużo pomysłów. Te dywizje można modyfikować i właśnie parę spraw chcę wyjaśnić. Pierwsza to chodzi o te dywizje, ponieważ one mają do dyspozycji taki sprzęt, jaki miały w rzeczywistości. Jak na przykład tutaj sobie zobaczymy, tutaj tego się nie da zmieniać, tych wszystkich pól, chyba że pobierze się moda, ale przeważnie wszystko jest tak samo porobione. I mamy tutaj do dyspozycji konkretne jednostki, te jednostki się nie zmieniają w dywizji. I są dostępne takie, jakie w rzeczywistości dane dywizje posiadały. Wszystko jest zgodne z dokumentacją. Co do ilości ciężko powiedzieć, bo to jest względem też gry. Myślę, że ilość jednostek też jest tutaj uwzględniona z danych historycznych, bo na przykład jak jest Tygrys Porsche, mamy go tylko jednego. Druga sprawa, chodzi mi o tę nazwę Bolska, co ja tak nazwałem w poprzednim odcinku. To jest forma żartobliwa, jak ktoś nie rozumie tego żartu, niestety mi przykro. To samo jest z Poletbolem, który ma odwrócone kolory, też jest to forma żartu, ale widać, ludzie niestety tego niektórzy nie rozumieją. No i dobrze, rozegramy sobie starcie, jak wspomniałem, AK kontra Fallschirmjäger, podejście drugie. I tak się, moi drodzy, prezentuje Armia Krajowa, którą tutaj sobie zmodyfikowałem. Tym razem ile bardziej w ilość, nie w jakość. Widać to. Jest znacznie więcej jednostek w rotacji A. W rotacji B głównie będzie wsparcie trochę ciężkie, parę samolotów, też piechoty mnóstwo. No i w rotacji C pozostałe czołgi, piechota, artyleria, broń przeciwlotnicza i trochę samolotów. A więc tak, moi drodzy, prezentuje się mapa. Najbardziej przypomina Warszawę. Tutaj też jest takie miasto, nie ma tutaj niestety Warszawy do dyspozycji, może by się coś udało znaleźć w warsztacie. I główne starcie będę planował, żeby było o te miasto, tu spróbuję zabezpieczyć piechotą ten teren i tu piechotą, armatami przeciwpancernymi i w razie czego jak się uda to jeszcze jakieś czołgi, bo tutaj dałoby się przejechać, tutaj z tej strony również. Najważniejsze miejsce do utrzymania to jest właśnie miasto, bo tylko przez miasto można przejechać we wszystkie dane strony, więc dobra, ja tutaj wszystko sobie na spokojnie rozstawię. A więc dobrze, moi drodzy, musiałem drugi raz rozstawić sobie siły, ponieważ poprzednio niechcący wybrałem złą dywizję i na dzień dobry wyjechały mi pantery, dlatego zastanawiałem się, o co chodzi. I tak, mam te siły rozstawione na lewą flankę, na środek i na prawą flankę. Zaczniemy może od lewej, tutaj mam dział przeciwpancerne 75 mm, które tutaj się ma rozstawić, zwiadowcę, który tu w lesie ma się schować, a wraz z nim cztery oddziały piechoty. Tutaj w ten rejon jedzie snajper, który będzie spotował. Tu mam dwa oddziały piechoty plus partyzantów, którzy zajmą gdzieś te okolice z bronią przeciwpancerną. Kolejne dwa oddziały piechoty, które zajmą tutaj te okolice plus snajper i chwat jedzie w ten teren, będzie zabezpieczał. Jak najdłużej musi wytrzymać, zdjąć jak najwięcej pojazdów. Tu kolejne dwa oddziały piechoty plus broń przeciwpancerna zajmie prawą część miasta z tej strony. Kolejny oddział partyzantów i snajper też zajmą bardziej prawą stronę miasta. Bo tu w lewą muszą przedostać się przez środek, tu z prawej mogą dostać się tą drogą i tu nie mogą przejechać. Tu jest rozstawiony MG42, który ten obszar zablokuje przed piechotą, która będzie chciała po cichu się przedostać. Tutaj trafi snajper, w to miejsce trafi dział 75 mm. Partyzanci z bronią przeciwpancerną plus 4 oddziały partyzantów jadą do tego lasu zabezpieczyć te bagna, bo piechota tutaj może się przedostać. Broń przeciwpancerna ma zatrzymać czołgi z tej strony, w razie czego będzie wspierać piechotę. No dobra, no to myślę, że pora zacząć. A, tych nie rozstawiłem? Dobra, to tutaj jedziecie w ten teren jak najszybciej. Zapomniałem chyba tych rozstawić. Okej, jadą już nieprzyjacielskie czołgi. O, cholipa, wysłali samolot. A ja akurat nie rozstawiłem baterii przeciwlotniczej. Trzeba będzie potem szybko wszystko rozstawiać. Ktoś zamawiał taksówkę? A ci czemu tutaj nie jedziecie? Kurde, muszę ich na nowo rozstawiać. Dobra, tutaj już ci wyszli z ciężarówki. Ci również wyszli. Dobra, ten teren jest zabezpieczony. Niedobrze, wróg kieruje się na prawą flankę. Jest bardzo źle. 75, szybciej rozstawiaj się. Pat musi zabezpieczyć ten teren. Tutaj jadą czołgi. Gotowi, panie dowódco. Dawaj mi tu nie piechotę, a chwata. A to jest chwat. Czułem, zmieniamy pozycję, bez odbioru.
Dobra, ktoś was się ustawi? I szybko, broń przeciwlotnicza. Tu będzie mi potrzebna 20. Kolejny wrak do kolekcji. Tu będzie potrzebna 20. Nieprzyjaciel. I tu będzie potrzebna 20. Bo ta 75 jest widoczna i to jest niedobrze. Chwat. O kurde, chwat obrywa. Za dużo tych czołgów. Pancer 3 i 2 T-34. Zauważono wroga, bądźcie gotowi. No, robi się niewesoło. Medyka! Tutaj moja piechota, widać, podchodzi. Wy macie, broń przeciwpancerną. Ci tutaj też mają, więc jak podejdą wystarczająco blisko. Jeden T-34 zniszczony, drugi Fiat zniszczony, T-34 drugi rozwalony. Pancer 3 zniszczony. No. Cali Niemcy wysyłają czołgi na piechotę z bronią przeciwpancerną. Ta mi się podoba. Dobra, 20 muszą szybko przejechać. Chwat jest zagrożony, ale musi w ten teren na środku drogi podjechać. Tutaj wysłali SDKF Zeta. Trafili sierżanta Chojnickiego. 75 jeszcze się rozstawia. Tutaj niech ta 75 się ustawi. 20 rozstawić się. Ta dopiero tutaj podjeżdża. Samolot lata w okolicy. Ta 20 nie ma zasięgu. Mogę jedynie wezwać samolot, który zaatakowałby. Dobra, tu jest działki pancerne. Niech ten Iluszy nie zaatakuje. Dobra, pierwsza 20 odpowiedziała ogniem, więc samolot już się wycofał. Dobra, mam przewagę. Teren jest chroniony, teraz jedynie paka trzeba się pozbyć. A co z moim pakiem? Kuźwa, rozwalili mi 75. Z tego zwiadowcę. Aj, przetrwała ta armata. Niedobrze. Dobra, w takim razie muszę wezwać tu kolejne działo. Na szczęście mam 50. I potrzebuję artylerię. Mam tu 75. 105 bardziej się przyda, więc będę musiał na nią poczekać trochę. Miasto jest zabezpieczone. To jest dla mnie na razie ważne, żeby zabezpieczyć to miasto. Mamy towarzystwo. Mogę spróbować. Jednostka zwiadowcza czeka. Przepchać to trochę do przodu. Na prawą stronę. Te czekamy oddziały tu na lewo pójdą. Działo 75 mm, niech się tutaj przemieści. Zwiadowca tu, partyzanci. Przejdźcie na drugą stronę, ty idź tu do lasu. 20 jeszcze się rozstawia. Te 20 trzeba rozstawić. Dawać mi artę. 205, dobra. Tu je chyba rozstawię, to będzie korzystna pozycja. Jak uda się jeszcze do tego skrzyżowania dojść, to będę miał niewielką przewagę. Oni tutaj mocno pchają, z tej strony, i to niedobrze. Tych muszę przedostać na drugą stronę, tych muszę na drugą stronę przedostać. Wy idziecie w tę stronę, oddział przeciwpancerny również w tę stronę. Dobra, 20 bronią. Dzieski są trochę za daleko, ale przynajmniej już się samolot wycofuje, o to chodzi. Jak pancer 4 w tej okolicy. Nie wiem, czy ta armata, jakbym ją tu umieścił, miałaby jakikolwiek zasięg. Efektywniejsza byłaby po tej stronie, więc wezwę tutaj kolejną armatę. I jedną 20 tutaj do miasta. Tak jest. Jest lepiej, jest lepiej. O kurde, tu jak zająłem obszar. Dobra, ostrzelać ten element terenu. Więc tak, wasza dwójka idzie tu. Ty przemieścisz się tu. Snajper też w te okolice. Zabezpieczą mi ten teren. Jakby się udało dojść do samego końca, bym wyłączył im ten sektor, ale by stąd mogli atakować. Dobra, samolot jest gotowy. Bombowiec w gotowości. Ten samochód zwiadowczy ma zniknąć.
Nie pamiętam, jaki zasięg mają te armaty, ale obstawiam, że mały. Jesteśmy na dyspozycji, panie dowódco. Medyka! Dobra, potrzebuję więcej piechoty do miasta. Wracamy do domu. Cel zniszczony! Trafili sierżanta Chojnickiego! Zwiadowca rozwalony? Dłużej tego nie wytrzymamy! Dobra, mają zwiadowcę mniej. Ostrożnie, wróg jest w okolicy. Tutaj mogę wezwać jeszcze jeden oddział przeciwpancerny z bronią na czołgi. Ten teren jest bezpieczny, czyli główne walki cały czas będą o to miasto. Jak pancer się wycofuje, dobrze. Zostały prawie 3 minuty do rotacji C, więc mam czas. Mogę wezwać kolejne działa, 75. Tutaj moje oddziały piechoty zostały zgniecione niestety. Skończyła im się broń przeciwpancerna. Kolejne oddziały z bronią przeciwpancerną dopiero dostanę w rotacji B. I to też niedużo. Ale ci w sumie mają granaty przeciwpancerne, więc się nadadzą. Kowieskę tu rozstawić. Tu jeszcze mam te dwa oddziały z bronią przeciwpancerną, więc tu będzie mi jeden potrzebny. Wy macie broń przeciwpancerną, tu się przemieście. Nie mogą tu za blisko podjechać. Potrzebuję broni przeciwpancernej jednak w te okolice. Tu się może działo przydać. Chyba największy przestrzał by miało w tym miejscu. Tak jest. Wszyscy wysiadać. Dajcie nam przejrzystą linię strzału. Taksówka na miejscu. Wysiadka, ale już. Dobra, prawą stroną muszą ci zaatakować. Ci zaatakują lewą, zabezpieczą ją bardziej. Znowu samolot zwiadowczy. Schop, ubity. No, samolot został od razu uszkodzony. 75. Dobra, przyjechała Artea. Tak jest. Mamy ich. Niech strzelają, gdzie popadnie. I mogę wezwać sobie jeszcze jedną, ostatnią na tę rotację. A, trafili mnie! Jakie tu zoomowisko się zrobiło! Chronić działo. M14, T34. Pancer trójki, naprawdę. Ta piechota robi robotę. Medyka! Będę muszę pchać do przodu, bo oni tu kontratakują. Powiem tak, jeszcze 10 minut i będzie zwycięstwo. Medyka! To jest zawadne, że ten obszar jest najmniej chroniony. Kolejny wrak do kolegi. Dlaczego ta armata zaczęła się wycofywać? Nie ma zasięgu tam. Medyka! Zostaniemy tutaj. Dobra, tutaj są samochody zwiadowcze, trzeba się ich pozbyć. Mam jeszcze takie samoloty? Nie. Mogę wezwać dział przeciwpancerne, mogę wezwać piechotę. Ten zwiadowca by się tu przydał. Mamy jakieś cele? 231 powinien zostać rozwalony. A, trafili mnie! Kolejny wrak do kolekcji. Kontroler, jesteśmy gotowi do ataku. Okej, okay, co to było? Nie mam dlatego pojęcia. Gotowy do uderzenia. To jest SDKFZ, SDKFZ-a musi mi zdjąć. Dobra, kolejne oddziały piechoty. Wy mi się nadacie tutaj, bo tu mam problem z 251. O kurde, chwata mi rozwalili, nawet nie widziałem kiedy. Niedobrze, niedobrze. 50. A, już rotacja B. Nie zauważyłem nawet. Dobra, dawać tutaj tygrysa. Na pantery mnie nie stać. W takim razie dwie ciężarówki z zaopatrzeniem. 7-5, 105 cały czas strzelają. Przygotujcie się do strzału. Strzelcy na pozycjach. Ten teren trzeba zabezpieczyć. To skrzyżowanie. Muszę koniecznie je zabezpieczyć. Drużyna czeka na rękawy. Wy też się przemieście bardziej do przodu. Drużyna czeka na rękawy. Medyka! Snajper niech się przedostanie w te okolice, będzie dużo widział. Ten oddział niech pójdzie na lewo. Dobra, ci tutaj sobie dali radę. Więc te oddziały niech pójdą w te okolice. Broń przeciwpancerna. Bardziej tu się przyda. Dobra, mogę wezwać sobie kolejny czołg? Nie, nie mogę.
Za drogi. Ktoś zamawiał taksówkę? Wysiadka, ale już. Dobra, ciężki zwiad przyjechał, niech tutaj się umieści. Jest dobrze, przejmuję kontrolę nad miastem jeszcze bardziej. Tu bagno jest przejęte. Dłużej tego nie wytrzymamy. Medyka! Dobra, poproszę kolejną panterę. Czerwony 6, gotowy do drogi. Tygrysak najszybciej tutaj przyjedzie. Oni tutaj jeszcze mają słabe maszyny, ale będą dojeżdżały pancer czwórki. Trzeba je jak najszybciej zgnieść. Tu mają zwiadowce. Czy mogę jakieś samoloty? Mogę, z rakietami. Mamy jakieś cele? Zniszcz mi tego zwiadowcę. Potrzebuję też więcej broni, ale to będzie na dopiero rotację C, przeciwlotniczej. Lotka w gotowości. Na ziemię. Te dwudziestki muszę bardziej do przodu przemieścić. Samolot zwiadowczy? Zwiadowczy na szczęście. Kurde, nie rozwalił tego STK FZ-a. Trzymamy w polu widzenia. Dobra, tutaj myślę, żeby na tę stronę wysłać... O kurde, tu muszę piechotę wysłać i to od choroby. Dobra, myślę, że z różnicami to będzie dobra piechota. Później dostaną panterę. Zaatakujcie mi ten obszar, tygrys. Czekam na rozkazy. Na ziemię. Tygrys, tygrys, tygrys. Gdzie będziesz miał przestrzał? Nie ma tu nigdzie widoku na drogę. Na ziemię. Tygrys by miał widok na drogę, to centralnie musi na nią wjechać. Polska kawaleria w gotowości bojowej. Dobra, pantera niech podjedzie w tę stronę. Ten oddział piechoty niech tutaj zaatakuje. Ci zostaną w tym mieście, jak są. Mamy w polu widzenia. Pantera niech tu przyjedzie. Trafili mnie, trafili. Dobra. Mnie. Ci tutaj jak najszybciej jadą, dobra. Kontroler, jesteśmy gotowi do ataku. Co jest, on nie widzi tego samochodu, więc go nie zaatakuje. Dobra, to jak pancera zaatakuj. Tutaj czołgów jedzie od choroby. Dłużej tego nie wytrzymamy. Tak jest. Tygrys powoli staje się zagrożony. Na szczęście. Zauważono wroga, bądźcie gotowi. Tego czołgu nie widzi, to jest najgorzej. Kurde, tygrys rozwalony przez pancer 4H, bo go nie widział. Straciliśmy kilku naszych. Cel się upali. Nie, ten samolot w ogóle atakuje jakoś. Dobra, wracaj, bo zaraz zostaje zestrzelony. Trafili mnie, trafili mnie! Potrzebuję więcej broni przeciwpancernej, typu 76 mm działa. Ubity. Tu na ten obszar mi się przyda kolejna 76. Czekam na rozkazy. Cofaj, cofaj. Kuźwa, wycofać tą panterą. Sytuacja jest gorąca. Potrzebuję tutaj zwiadowcę. To jak najszybciej. Tu piechota przyjeżdża. Skończyły się nam pociski. Jednak atakowanie tymi panterami i tygrysami to nie jest dobry pomysł. Piechota zrobi tak naprawdę wszystko. Kolejny wrak do kolekcji. Dobra, tu muszę rozstawić. Wezmę trzy oddziały tu. A te trzy tu. Znaczy nie. Nie jedziecie na drugą stronę. Dobra, inaczej to zrobię. Wysiadacie i tam idziecie. Dawać mi tu cicho ciemnych, bo mają piaty. Piaty się mogą przydać. Ale przynajmniej Niemcy nie wjadą do miasta. Tutaj mam za małą grupę atakującą, więc mogę wysłać tu im posiłki. Tych z PTRS-ami wyślę, bo tutaj mają tylko SDK FZ-y. Jakbym tutaj jeszcze udało się przebić, chociaż nie no, w 3 minuty mi się nie uda przebić. Polska kawaleria w gotowości bojowej. Tu czerwony 2, widzę wroga. A co z panterą po tej stronie? Zabierzcie mnie stąd!
Jeszcze jedzie. Kawaleria w gotowości bojowej. Dobra, udało się obronić miasto. Zostały 3 minuty. Niemcy w te 3 minuty nic nie zrobią. 76 tutaj się znajduje. Ktoś zamawiał taksówkę? T76. Jakoś spróbował tu rozmieścić. Jedziemy tam. Na ziemię. Kolejny wrak do kolekcji. Ratuj się kto może. Tak jest. Wysiadka, ale już. Dobra, zwiadowca tutaj dojechał. Ruszamy po cichu. Ten Panzer 4 stanowi jedynie poważny problem. Najgorzej, że tu na niego prawie nie ma widoku. Ktoś zamawiał taksówkę? Ciężarówka trochę dziwnie jedzie. Ale dobra, może trochę bezpieczniej. Rozstawiaj! Panzer 4 się pojawił. Nie. Masz mieć na niego najpierw widok, tak żebyś walił mnie jako arta. I 76 tutaj walą też ruskie jako arta. Mi chodzi, żeby waliła jako normalne działki pancerne. Dobra, ma widok. Na koniec jeszcze rozwal tego Panzer 4. No ale kurde, traf. Wiem, że ruskie działo to jest niecelne działo, ale bez przesady. Nie no, zaraz ta 76 zostanie rozwalona, jeszcze ten Panzer 4H tutaj strzela. I kolejny idzie do piachu. Dobra, Panzer 4 rozwalony, wycofaj działo, wycofaj. Jesteśmy dla nich. To niech zaatakuje samolot. Słyszę was głośno i wyraźnie. Wysiadka. Te oddziały tutaj dotarły, bo oni mi się z lewej zaczęli przebijać. Szwaby w polu widzenia. Dobra, tutaj niech samolot zaatakuje. Dłużej tego nie wytrzymamy! Zwiadowca niech mi przyleci tu. I jeszcze jeden zwiadowca w te okolice. Wroga maszyna nadwładnej. Przyjąłem. Wracamy do domu. Szwaby w polu widzenia. Trafili mnie! Trafili mnie! Przyjąłem. Kurde, samolot nie zdołał zaatakować, musi się wycofać. No dobra, przynajmniej zwiadowca coś widzi. I tutaj głównie tymi czołgami się zatrzymali w tym terenie. Tu mają, widzę, 20. Tu mają też 20. Za bardzo z tyłu stoją te niemieckie czołgi, dlatego przegrywają. Cholera jasna, było blisko. No i zwycięstwo. 20 minut starcia. Straciłem 835 jednostek, oni stracili równe 1800. No, partyzanci okazali się być groźni. I dobra, co u mnie było najlepsze? Ta 75 zrobiła dużo. Grupa szturmowa zrobiła dużo. Chwat się w tej bitwie akurat nie postarał. Kolejna grupa szturmowa zrobiła bardzo dużo. Pantera zniszczyła dwie jednostki. A co najbardziej mi tu przeszkadzało? W zasadzie mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć jednostek, które zniszczyły więcej niż jeden cel. Nie postarali się Niemcy w tej bitwie, oj nie postarali. No i moi drodzy, jak materiał wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. Dajcie znać, które dywizje chcielibyście zobaczyć w boju. Na razie to są u mnie przygotowane, mam... No, robiłem trochę ich ostatnio więcej, sobie przygotowywałem. Nie wszystkie są jeszcze przetestowane, więc mogą być porażki. Może też w przyszłości będzie starcie 2 na 2. Zobaczymy, bo jeden z znajomych akurat też tę grę posiada. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, moi drodzy, do następnego. Na razie.